List do bezimiennego artysty z jaskini Szewo sprzed 32 tysięcy lat. Dla Wojciecha Kassa. Drogi przyjacielu, nie wiem, co byś powiedział, gdybyśmy mogli usiąść razem, napić się, pogadać. Jakbyś mnie powitał, ale cieszę się, że nasze dłonie spotkają się po latach. Moje dłonie z czerwonymi śladami twoich dłoni. Że mogę czytać twoje linie papilarne jak list od ciebie, że chciałeś pokazać mi swoje piękne konie i dwa groźne jaskiniowe lwy, nosorożce i żubry w pełnym biegu. Szare mamuty. Nie wiem, w jakim języku mówiłeś, jakie nosiłeś imię, w jakiego Boga wierzyłeś, ale mógłbym się od ciebie uczyć w śniegu i lodzie, pełnego miłości spojrzenia, długiej, precyzyjnej kreski ciągniętej przez całą ścianę, w ciemnościach, w bladym świetle pochodni. Czci, z jaką kładłeś czaszkę niedźwiedzia na półce skalnej, który przyszedł oglądać twoje prace. Cierpliwości, z jaką pokryłeś kalcytem kości orła przyniesionego przez wodę. Zazdroszczę ci, przyjacielu. Zapewne nie było wtedy pojęcia Europy ani telewizji. Mogłeś wędrować śladami zwierząt, nie bacząc na granice, nie licząc się z modą, krytyką i rynkiem. Co ci, drugu, przyświecało? Dusze zmarłych zwierząt? Chciałeś zostawić coś potomnym? Zachować obraz zimnego, a jednak pięknego świata, w którym żyłeś? Dla kogo? Dla mnie? Skąd wiedziałeś, że 30 tysięcy lat później będę podziwiał, co stworzyłeś? Jak sobie mnie wyobrażałeś? Wysoki, jak ty, z elektroniczną włócznią artysta. Jak mam ci odpisać? Jak sprawić, by odpowiedź dotarła do ciebie 30 tysięcy lat wstecz, w przód? Dlaczego spóźniłem się na spotkanie? Twój wernisaż. Kto na nim był? Twoja kobieta, którą uwieczniłeś taką, jaką ją posiadłeś? Zwierzęta, których kości leżą teraz pod szkłem kalcytu? Kto jeszcze? Czyje dusze tu mieszkają? Czyje oddechy osiadły na ścianach?